Jest to kompozycja wieńcząca elewację arsenału przy Pałacu Branickich. Wykonana została w połowie XVIII wieku przez rzeźbiarza francuskiego Redlera. Zachowała się jedynie dokumentacja w postaci jednego zdjęcia z lat 20., mówiąca o tym, że w tym miejscu była kompozycja rzeźbiarska. To zdjęcie wynalazł ksiądz dr Giciecki w Bibliotece Warszawskiej. Zdjęcie jest bardzo niewyraźne i raczej wykonane amatorsko. To jest, także w zasadzie widoczne są tylko sylwety tych elementów. Natomiast brak wielu detali, więc musimy położyć podstawy. Przy odtwarzaniu tej kompozycji musieliśmy sięgnąć na tym murku, widzi pan? Materiał pomocniczy, jakim jest pałac i dopiero w Radzyminie Podlaskim, Lubomirskich, gdzie są do tej pory w tym samym czasie wykonywane rzeźby przez Redlera, czyli z połowy XVIII wieku. Więc na bazie dokumentacji z tego miejsca mogliśmy pewniej podjąć decyzję, że są to rzeźby wykonane z piaskowca i co przedstawiają. Więc jeden to był hełm z piórokuszem typu Morion i drugi hełm typu Delfin. Natomiast środkową część kompozycji symetrycznie umieszczona była rzeźba moździerza. Następnie przystąpiliśmy do wykonania projektu modelu w skali D1. No i po zatwierdzeniu tegoż projektu możliwa była realizacja w kamieniu w piaskowcu Śmiłowskim. No i dzisiaj mamy efekt montażu tych wszystkich elementów na elewacji.